Siemanko, ja jestem Modar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym witam się trochę dziwnie, ale to nie o tym dzisiaj. Bowiem tak, nawalił mi cały sprzęt, gdzie miałem półgodzinny film na dzisiaj, zatem muszę jakoś improwizować. I to jest właśnie improwizowany film. Ale spokojnie, nie będzie to żaden badziewny film, bowiem przygotowałem dla was kilka fajnych informacji odnośnie drugiego chapteru Poppy Playtime, który nadchodzi coraz większymi krokami, a do nas napływa coraz więcej, coraz fajniejszych i coraz lepszych informacji. Oficjalna zapowiedź większego traileru Poppy Playtime, w którym zaprezentowana będzie prawdopodobnie rozgrywka i zapewne jakaś tam dawkowa część fabuły. Poza tym dużo informacji odnośnie samego chapteru drugiego, parę informacji odnośnie nadchodzącego Poppy Playtime na telefony i na inne platformy, takie jak konsole, prawdopodobnie. Mały update w sprawie kamer monitoringu, o zniknięciu CatBee i ogólnie całej strony związanej z kamerami. I poza tym oficjalny render postaci Kissimissi, który pochodzi nie z Poppy Playtime. A jakże. Zatem myślę, że dziś będzie całkiem ciekawie. Moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy, zapomnij strzelić kciuka w górę pod filmem, żebym mógł się gdzieś tam dalej fajnie już pozycjonować. A także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 150 tysięcy widzów do moich urodzin 19 kwietnia. Tymczasem, moi drodzy, bardzo, bardzo proszę, rozciągnijcie się wygodnie, albowiem przed wami... Ojoj, sorry za to. Jeszcze nim zaczniemy, chciałem tutaj tylko zasygnalizować, że większość informacji, które przedstawię wam w tym filmie, pochodzi z oficjalnego serwera Discord poświęconego grze, który jest tworzony przez twórców. To właśnie z niego zaczerpnąłem wszystkie informacje, a jeżeli chcecie mieć dostęp do jak najrzetelniejszych wiadomości związanych z grą, to zapraszam was właśnie tam, ponieważ otrzymacie je z pierwszej ręki od twórców w jak najszybszym czasie. Linkacza macie w opisie, a tymczasem lecimy z tym, co Mob Games nam zdradził. Zatem myślę, że z czystym sumieniem możemy rozpocząć od informacji, która z całą pewnością ucieszy i usatysfakcjonuje dużą część z was. Mianowicie w okolicach 12 lutego na serwerze najpierw poinformowano, iż oficjalny trailer do chapteru drugiego jest w produkcji i powinien ukazać się dość szybko. I teraz pewnie myślicie sobie, ale gościu, trailer do chapteru drugiego już jest. I tak, po części macie rację, bo jest to tylko teaser trailer i nie zdradził on niczego poza tym, czego byśmy się spodziewali po tej grze. Co może zmienić się całkiem prędko, bowiem 12 lutego na serwerze pojawiła się wiadomość, która mówi, iż na przestrzeni najbliższego tygodnia, bądź dwóch tygodni od tamtej daty, pojawi się trailer do chapteru drugiego. I patrząc na to, że obecnie mamy 19 luty, w chwili kiedy to oglądacie, ewentualnie 20, to zależy jak uda mi się zmontować ten film. I zakładając, że jeszcze wtedy trailer się nie ukaże, to myślę, że możemy spodziewać się go tak naprawdę każdego dnia, czekając od teraz do 26 lutego, chyba że znowu trafi coś w szlak, a my będziemy czekać kolejne kilka tygodni, ale myślę, że możemy Mob Games zaufać i raczej możemy spodziewać się tego olbrzymiego Big Boya na przestrzeni najbliższych dni. A jeżeli już będzie miała miejsce jego premiera, oczywiście zajmę się jego analizą i pojawi się ona jakoś dość prędko po publikacji trailera. Poza tym, gdyby tego było mało, otrzymaliśmy kilka informacji odnośnie tego, jak chapter drugi będzie wyglądał. I być może nie jest to coś zbytnio odkrywczego i raczej Mob Games uraczył nas tutaj po prostu ogólnikami, to jednak myślę, że może to w jakimś stopniu wzmagać naszą ciekawość i windować ją znacznie wyżej. Przede wszystkim studio poinformowało, iż chapter drugi będzie dłuższy od pierwszego i patrząc na to, że ten pierwszy przechodziło się mniej więcej pół godziny, ewentualnie w porywach do mocno naciąganych 40 minut, jeżeli gracz chciał odkryć wszelkie sekrety. Zatem patrząc na to, myślę, że drugi rozdział będzie trwać mniej więcej coś koło godziny, tego bym się spodziewał. Ewentualnie już w mocnych porywach do mocno naciąganych półtorej godziny. A skąd takowa długość? Otóż studio poinformowało także, iż drugi będzie znacznie straszniejszy od tego pierwszego i sam podchodziłbym do tej informacji z lekkim dystansem, patrząc na liczne przykłady z jakichś innych dzieł. Jednakże patrząc na to, jak umiejętnie Mob Games wykreowało scenę z pojawieniem się Huggiego Wuggiego i tą całą ucieczkę po wentach z Among Usa. Dobra, może przestanę próbować robić takie żarty? To być może mogą dowieść jakiś bardziej przerażający tytuł. Zważywszy dodatkowo na to, co dzieje się na kamerach, o których wspominałem w poprzednich filmach odnośnie Poppy Playtime. To jest w miarę kreatywny pomysł, wykonanie też jest całkiem okej i wieje jakąś tam grozą, więc pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią.
Poza tym poinformowano nas, iż w chapterze drugim znajdzie się znacznie więcej zagadek. Prawdopodobnie chodzi tutaj o te z użyciem łapek. Tak, wszyscy kochamy łapki z Poppy Playtime i zagadki z nimi związane. Faktycznie jest to całkiem kreatywne i fajnie byłoby zobaczyć tego trochę więcej, jednak nie w tak dużych ilościach, aby jakoś wypychało nas to z samej gry i z poczucia grozy. Poza tym pojawiła się tu jeszcze jedna informacja, która osobiście mnie bardzo satysfakcjonuje. Mianowicie ma tutaj znaleźć się więcej rzeczy typu plakaty. Mniej więcej chyba ogarniacie, o co chodzi z plakatami w Poppy Playtime? Wiecie, w chapterze pierwszym było w nich ukryte całkiem sporo lore. To m.in. właśnie z nich dowiadywaliśmy się o bardziej pobocznych postaciach dla świata gry, czy na przykład o pozostałych eksperymentach, takich jak Cadby czy, no nie wiem, Kissy Missy, które jak wielu spekuluje mają się pojawić właśnie w chapterze drugim i mają tam być głównymi antagonistkami, raczej z nastawieniem na główną antagonistkę w postaci Kissy Missy właśnie. I tak, mnie naprawdę bardzo cieszy informacja, że znajdzie się więcej rzeczy tego pokroju w dwójce. Jestem osobą, która bardzo kocha Bioshocka i obecnie przechodzę sobie Bioshocka dwójkę, bo naprawdę kocham te gry. I generalnie Bioshock myślę, że właśnie najlepiej ze wszystkich w ogóle gier radził sobie z ukrywaniem lore, z ukrywaniem historii w świecie gry, w lokacjach. Tu nie chodzi nawet o same dzienniki audio, o to jak wszelkie lokacje są wykonane, jak wiele jakby ducha w nich jest, jak wiele o świecie gry możesz się z nich dowiedzieć. Ci, którzy grali, z całą pewnością pamiętają ten ikoniczny twist fabularny, który przeszedł do historii gier, gdzie tuż przed nim, jeśli dobrze pamiętam, możesz dostać się do pewnego pomieszczenia, z którego jeszcze przed samym twistem możesz się o nim dowiedzieć znacznie więcej, niż dowiedziałbyś się nie wchodząc do tego pomieszczenia, od razu brnąc w stronę twistu. Liczę na więcej takich rzeczy w Poppy Playtime i że były naprawdę dosadne. To byłbym zakochany w tej grze po prostu. Jednego Bioshocku chciałbym opowiedzieć przy okazji innego filmu, oczywiście jeżeli wy będziecie chętni zobaczyć taki odcinek, bo Bioshock jest ultra ciekawy i bardzo chętnie opowiedziałbym właśnie na jego temat parę słów ode mnie. Jednak wracając do tematu, poza tym studio poinformowało, iż chapter drugi będzie troszeczkę inny i będzie znacząco usprawniony pod względem graficznym, a także pod względem rozgrywki, co po prostu jest bardzo dobrą informacją. Sam w jednym z moich poprzednich filmów wyrażałem swoje wątpliwości względem tego, jak wygląda teaser do chapteru drugiego, gdzie twierdziłem, że wygląda to na filmik prerenderowany. I szczerze powiedziawszy, nadal nie uważam, że sama gra będzie tak wyglądać, być może będzie troszeczkę gorszą grafikę prezentować niż to, ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko będzie dość zbliżona do takowego wyglądu, tylko byle była dobrze zoptymalizowana, a nie jak ten FNAF Security Breach. Poza tym mam jeszcze kilka informacji, które powinny ucieszyć co niektórych z was. Mianowicie jeszcze przed premierą chapteru numer 2, chapter numer 1 zostanie oficjalnie sportowany na telefony. I tak oficjalnie będziecie mogli zagrać w Poppy Playtime na swoich telefonach i rzekomo studio w pocie czoła nad tym cały czas pracuje. Mam nadzieję, że się uda, aczkolwiek patrząc na to, że gra jest, może nie jest jakoś bardzo imponująca pod względem graficznym, to jednak myślę, że zostanie ta grafika trochę obcięta. Raczej z oczywistych względów będzie to wszystko troszeczkę okrojone. Poza tym to, co powinno także was zainteresować, to fakt, że chapter drugi wraz z dniem swojej premiery pojawi się zarówno na komputerach, jak i na telefonach, a być może nawet na innych platformach, kto wie. Ponieważ tak, studio poza tym poinformowało, iż Poppy Playtime ma zostać sportowane na tak wiele platform, jak to tylko możliwe. Zatem myślę, że za czas jakiś gra pojawi się w PS Store i ogólnie na Xboxach, na Switchu. No nie wiem, czy na Switchu to się pojawi, a może jednak, ale chyba w dalszej przyszłości. Raczej kompletnie nie wydaje mi się, że gra zostanie na tym etapie wydana gdziekolwiek fizycznie. Ewentualnie kiedy będzie już kompletna i totalnie zakończona, być może wtedy doczekamy się jakiegoś fizycznego wydania. Na ten moment myślę, że jeżeli już gra pojawi się na konsolach, to tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej, na PS Store, na tym czymś od Xboxa, nie wiem, nie mam Xboxa, i na całej reszcie tych wszelkich dobrodziejstw. Poza tym, wracając na moment do chapteru numer 2, otrzymaliśmy poza tym oficjalny render postaci Kissy Missy i to, jak będzie ona wyglądać. Niemniej nie w samej grze, chociaż raczej nie spodziewałbym się, że będzie inaczej, a model jej postaci do Dark Deception Monsters and Mortals, ponieważ właśnie do tej gry wychodzi DLC związane z Poppy Playtime. Generalnie Monsters and Mortals jest to gra wieloosobowa, taki czysty multiplayer do Dark Deception, a zdaje się, że te dodatki są mniej więcej na takiej zasadzie jak nowe rozdziały w Dead by Daylight.
Tak jak nadchodzący rozdział z ringu, naprawdę giga się jaram tym wszystkim. Ale wracając do tematu dzisiejszego odcinka, Hagiwagi będzie tam głównym bossem, a Kissimissi będzie grywalną postacią i na tym renderze wygląda po prostu jak różowa wersja Hagiego i nie ma się co dziwić. Przecież musimy zarobić najwięcej na jak najbardziej cięciu, jak największym cięciu kosztów czy coś. Tak jest, Playtime Company. No i wygląda fajnie, wygląda ciekawie i miejmy nadzieję, że będzie dokładnie tak wyglądać w chapterze numer 2. A ja w Monsters and Mortals nie zagram, bo ja w to nie gram. Poza tym na kamerach zniknęły ślady krwi, ktoś zabrał Cadby, a sama strona została zdjęta i już nie da się tam wejść. I tak, naprawdę nie będę już komentował tego, co tutaj się wydarzyło, bo tak na samą stronę nie da się już wejść. A Niemniej, w ostatnich dniach jej życia Cadby została zabrana, zniknęły poza tym ślady krwi i powstało dużo teorii, że ktoś w Playtime Co. żyje i zabrał Cadby. Tak jest, to pewnie jakiś wielki potwór, który niedługo będzie odgryzał nam dupsko w trakcie grania. No nie wiem, zobaczymy kiedy wyjdzie chapter numer 2 i osobiście uważam, że będzie to coś koło marca. W sensie, na pewno będzie to marzec. Strzelam jakoś w drugą połowę, bo miał być to wczesny 2022, a nie wiem, czy kwiecień zalicza się do wczesnego 2022, ale no, dobra, poczekamy, miejmy nadzieję, że nadchodzący trailer jakoś da nam chociaż datę wydania chapteru numer 2, a tymczasem będziemy sobie czekać. No i cóż, moi drodzy, już będę się żegnał, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do tego momentu i wiem, że zapowiadałem coś mega huge fajnego na weekend. Za jakieś 2 tygodnie ten film wyjdzie. Przepraszam, to są problemy techniczne, nie? Ja nie mam na to wpływu, to nie moja wina. Tymczasem, moi drodzy, ja bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak się spodobał, nie zapomnij strzelenia kciuka w górę pod tym filmem, zostawienia suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Poza tym zapoznaj się koniecznie z moimi poprzednimi materiałami, wyczekuj również tych następnych, a poza tym wpadaj na mojego Instagrama i całą resztę, taką jak TikTok i tak dalej. Na TikToku kiedyś coś się pojawi, było wiele fejkowych kont na mnie, więc stwierdziłem, że zrobię swoje własne, żebyście wiedzieli przynajmniej, który mądr na TikToku jest prawdziwy i to jest właśnie ten, do którego link macie w opisie. Kiedyś będę tam sobie jakąś beczunię wstawiał, ale póki co nie. I nie zamierzam się zamienić w jakiegoś cringe'owca z TikToka, nie musicie się martwić, ja jestem tutaj i zawsze tutaj będę. Tymczasem, moi drodzy, się będę żegnał, do usłyszenia w kolejnych materiałach, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mówił do was Mondar, miłego dzianka wam wszystkim, cześć!